powiedzieć, układ ochrony. Ochrony przed prawie wszystkim, co może szkodzić jej właścicielowi. I dlatego właśnie na przykład ciemnieje, gdy uzna, że dawka promieni słonecznych była wystarczająca. Skóra. To jednocześnie strefa zamieszkała. Badania ustaliły gęstość zaludnienia. Pod pachami do 2,5 miliona bakterii na centymetr kwadratowy. Na głowie i czaszce też tłok 1,5 miliona i 200 tysięcy. Ale zdarzają się tereny prawie bezludne, jak plecy 314 bakterii na centymetr kwadratowy i przedramię 105. Aż dziw, że w tym skalnym, księżycowym krajobrazie może coś żyć. A żyje i to całkiem nieźle. Bo korzystając z dobrodziejstwa gospodarza, można się wyżywić i rozmnożyć. W ciągu 6 godzin z jednego osobnika kilkaset tysięcy. Bakterie, włosy, mieszki włosowe, płyty z rogowa ciałego naskórka, cały precyzyjnie zbudowany i sprawnie funkcjonujący układ izolacji organizmu od otoczenia. Lecz nie tylko izolacji, funkcji jest jeszcze kilka. Regulacja temperatury, wydzielanie wody, przesyłanie bodźców czuciowych, a na dodatek ten złożony system stale obumiera i stale się odradza. Martwe, odpadające łuski zastępowane są nowymi. Tak długo, jak długo żyje sam organizm. Otwory kanałów potowych, niczym kratery wulkanów, skierowują uwagę ku wnętrzu. A oto i ono. Pozorny bałagan kryje w sobie największą tajemnicę logicznego uporządkowania. Półprzepuszczalną tkankę. Dzięki niej organizm może oddychać. Elastyczny, rogowaty twór rośnie z bardzo dużą szybkością, 3 mm na dobę. Lecz nie tylko sam włos jest ważny. Razem z nim na powierzchnię przez mieszek włosowy wydobywa się łój natłuszczający skórę. Teraz do akcji wkraczają lokalne bakterie. Rozkładają część tłuszczów tak, iż powstaje substancja enzymatyczna zabójcza dla bakterii obcych. Jeszcze jedna strefa zabezpieczająca. No cóż, trzeba chronić tego, z kogo się żyje. Dobry opatrunek może po prostu zdziałać cuda. Całe. Zdrowe. Łata. Żeby to była łata. Łata w momencie, kiedy ją się nałoży na rozpruty kawałek ubrania, pełni już swą funkcję do końca. Właściwie zapewnia ciągłość materiału w miejscu, w którym została przerwana. A to jest tylko chwilowe przykrycie tajemniczych w wielu przypadkach procesów biologicznych, które trwają tam, pod opatrunkiem. Pytanie, czy istnieje opatrunek idealny? Pytanie, jaki powinien być opatrunek idealny? No po pierwsze, oczywiście musi chronić od tego, co w świecie nas otaczającym niebezpieczne dla ran otwartych, dla naruszonej ciągłości skóry. Głównie oczywiście przed światem mikroorganizmów. Po drugie, musi odrobiną własnej chemii pomagać procesowi gojenia się ran. Po trzecie, musi być łatwo zakładany. No i oczywiście łatwo usuwany. W wielu cechach opatrunku no występują takie właściwości odrobinę sprzeczne. Bo na przykład ta łatwość. No idealnie byłoby mieć powiedzmy coś, co spowoduje, że na uszkodzony fragment skóry można łatwo z daleka
Nanieść warstwę opatrunku, ona zastygnie i będzie bardzo fajnie. Taki stosowany w przypadku oparzeń, ewentualnie taki przezroczysty, a więc nie psujący ogólnej estetyki obywatela. Przy czym oczywiście tego typu opatrunki nie są w stanie dobrze trzymać fizycznie brzegów rany, a to w wielu przypadkach jest bardzo istotne. W związku z tym, no na przykład plasterki, przy czym plasterki bywają różne. Ten jest niezwykle inteligentny, trzyma się mocno, przepuszcza powietrze, a jednocześnie nie powoduje odczynów alergicznych skóry. I to jest właśnie próba szukania takiego ideału, który zdaje się nie istnieć, bo jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że najlepiej by było ze względów na irytowanie okolic rany w ogóle nałożyć opatrunek, który jej nie dotyka, no to wtedy można osądzić, że stawiamy warunek, który nie sposób jest praktycznie zrealizować. W tym szpitalu na oparzenia stosuje się folię. Przy rozległych ranach plastikowy pokrowiec nadmuchany sterylnym powietrzem nie dotyka ciała, usztywnia kończynę i tworzy specjalny mikroklimat. Specjalny aparat reguluje ciśnienie, temperaturę i wilgotność powietrza. Tego bandaża zmieniać nie trzeba, a i gojenie rany można swobodnie obserwować. I jeszcze jedna zaleta. Ciśnienie w worku, zmieniając się rytmicznie, pobudza krążenie krwi. Specjalizowany opatrunek do specyficznych zastosowań. To oczywiście jest szalenie wyrafinowane, ale takie szalenie wyrafinowane nie musi być. Pozwolę, że zapnę ci rękę. Znasz to wszystko? Marta mi dzisiaj pomaga, no ostatecznie nie wszystko można zrobić samemu. Kilka mocnych wydechów. Czujesz? Tak. O, i taki kulkowy zaworek tutaj to powinien złapać. I tak można, oczywiście po bardzo szybkim nałożeniu opatrunku usztywniającego, można w ten sposób wędrować no tam, gdzie będzie pomoc. Przy czym ciekawostką jest na przykład to, że gdy złamanie było otwarte, to również ten pneumatyczny docisk spowodowałby mniejsze krwawienie, prawda? I to jest przykład użycia pewnej maszynerii no, typu już pneumatycznego do funkcji, które no, znów służą ochronie czy też pomaganiu w przypadku dość skomplikowanych skaleczeń. Zresztą ciekawostką jest na przykład, że widać w tym opatrunku nie sposób tam w środku ingerować, a powiedzmy, że jest tam no, potrzeba na przykład odsączenia rany z wydzielin szkodliwych dla jej gojenia. I wtedy, no i wtedy pojawia się na przykład taki ciekawy pomysł. Nie jest trudno, bo ja mam to samo na nodze. Buteleczka wykonana z materiału plastycznego o ogromnej wytrzymałości. Bo w środku po prostu jest próżnia. Jest to taki zminiaturyzowany ssak. Powiedzmy, zakładamy opatrunek w miejsce pod opatrunkiem na końcóweczkę tego, co ma ssać, i uruchamiamy próżnię. Najpierw jeden zawór, to można dobrać. Ja wypuszczę, szybkość ssania można dobierać. Ja wypuszczę to wszystko niemal od ręki. Tak, i właśnie w ten sposób, no oczywiście nie z taką szybkością, w ten sposób można dokonywać pewnej dość skomplikowanej operacji ratowania człowieka, nawet w warunkach polowych. I jest to tylko jeden z przykładów, jak opatrunek może obrosnąć w oprzyrzędowanie, bo gdyby już pokusić się, no, czy pozwolić sobie na zupełne puszczenie luzem wyobraźni, no to do opatrunku można podłączyć niemal cały szpital. Nie mamy pewności, czy gumowy balon można uznać za wieloczynnościową maszynę medyczną. Już raczej za punkt wyjścia do dużej sprawy. Ostrze skalpela wędruje do balonu sklejonego z innym, nadmuchanym.
cięcie i nic się nie dzieje. W dwóch gumowych komorach wyrównało się ciśnienie powietrza. Ta zasada działania niezwykłego balonu z folii, który być może zrewolucjonizuje technologię zabiegów operacyjnych. W środku panuje niewielkie nadciśnienie. Nieznacznie sprężone powietrze tworzy tu enklawę środowiska bez bakterii. Można spokojnie rozciąć komorę wejściową i utworzyć śluzę do transportu specjalnych ładunków. Najwyżej wypłynie trochę powietrza, ale bakterie nie wejdą. Do wnętrza worka z folii wędrują zestawy narzędzi chirurgicznych. Niezbędne opatrunki, rękawice i wszelkie instrumenty, których operatorzy zwykli używać podczas zabiegu. Właśnie, podczas zabiegu, bo to jest jednoosobowa sala operacyjna. Na razie pusta, ale już gotowa do użytku. Nakłada się ją na to miejsce chorego ciała, które stanowić będzie pole działania chirurgów. Po dokładnym uszczelnieniu pacjent dźwiga na sobie sterylny gabinet zabiegowy, odizolowany jeszcze od ciała. I tu ujawnia się sens balonowej sztuczki. Odcięcie dna plastikowego worka toruje drogę do pola operacyjnego. Pacjent na zewnątrz, personel na zewnątrz, a operacja toczy się w środku. Absolutnie sterylnie. Tyle, że chyba po drodze zgubiliśmy gdzieś sens pojęcia opatrunek. Tak, albo nie. Ostatecznie coś się przykleiło na ranę, która ma być wykonana i to coś okazało się pomocne. Przy czym oczywiście jest to już fanaberia medyczna, bo no, jedna z podstawowych cech opatrunku musi być... W tamtym przypadku nie była zachowana. Na przykład łatwe usuwanie. No to, że on się przykleja akurat do... jako tako ogłosionej ręki, to nic dziwnego. To, że bywają kłopoty z usunięciem tego, też nic dziwnego, ale przecież w wielu przypadkach problemem jest usuwanie opatrunku z rany i wtedy powstaje najczęściej druga rana. I stąd... na przykład zaczyna się historia bardzo wyrafinowanej chemii, która powoduje, że w przypadku usuwania opatrunków nie ma wielkich kłopotów. Ależ błyszczy ten materiał. To jest specjalnie wyprodukowany przez wielką chemię włoskowaty, przepuszczający powietrze twór, który nie przyczepia się do ran, na które został położony. I tego typu opatrunek, oczywiście już wzbogacony w plaster, jest bardzo dobry przy zakładaniu na rany po operacjach. To na wierzchu jest oczywiście tylko mechanicznym utrzymaniem całości. Liczy się to w środku. Bywają oczywiście sytuacje skomplikowane. Które powodują, że spore obszary skóry, na przykład po solidnych oparzeniach, nie mogą być poddane takiemu oddziaływaniu na nawet tego zewnętrznego przylepca. I wtedy można użyć takiego pomysłu. Plaster parafinowy. Bardzo luźne włókna. Specjalna, niemal płynna parafina. To wszystko oczywiście pincetą. Pełna aseptyka powinna być zachowana. Nakładane jest na rozległą ranę. I dopiero na wierzch, na to, właściwy opatrunek. Bywa, że ten opatrunek parafinowy wygląda tak samo. Inna nazwa i inne dodatkowe działanie.
To zostało jeszcze nasączone substancją mocno bakteriobójczą. Następny obszar. Ciała, rany. I to działa. Przy czym te opatrunki są już tak mocno specjalizowane, że w którymś momencie, żeby dokonać operacji na jednej ranie, praktycznie trzeba używać, no nie wiem, dwóch, trzech, czterech jednoczesnych opatrunków do nałożenia. I tak byłoby do dnia dzisiejszego, gdyby nie pojawiła się pewna sprawa uznana za rewolucję ostatnich lat. Folia o niezwykłych własnościach. Zwykle wygląda to tak. Pierwsza linia obrony, skóra, została przerwana, więc ruszają odwody. Wydzielina produkowana przez wyspecjalizowane komórki łączy tkankę. Tworzy się strób, pod nim nowe komórki, a wtedy człowiek zdejmuje stary opatrunek i zrywa strób. Najlepsza droga do dużej blizny. I nawet masaż nie na wiele się przyda. A gdyby zamiast opatrunku użyć skóry, oczywiście sztucznej, lecz zachowującej się tak jak ta naturalna. Próba przepuszczalności. Folia jest nie tylko doskonałą barierą dla cieczy, ale i wytrzymuje spore ciśnienie. Bariera dla cieczy, ale nie dla gazów. Wilgotnościomierz wykazuje obecność pary wodnej. Plastik oddycha tak jak skóra. Test. Zdolność zatrzymywania bakterii, tych najdrobniejszych, z pozornie bardzo czystych rąk. Odcisk. No tak. I tym razem pożądany efekt. Dla tych, którzy mają jeszcze wątpliwości, badania porównawcze, gazy i sztucznej skóry. Spryskanie bakteriami. Nawet doskonała, sterylna gaza nie stanowi przeszkody dla takiej inwazji, zaś sztuczna skóra okazuje się nie do przebycia. Fragmenty płytki zakryte nowym tworzywem idealnie czyste. Czas na praktyczne zastosowanie, bez bandaży i gazików. Trzeba tylko dobrze napiąć, a przyklei się sama. I oto proces gojenia przebiega nieco inaczej. Pod kopułą ze sztucznej skóry nie powstaje strób. Niezwykle sterylne warunki ułatwiają biologiczną regenerację. Komórki naturalnej skóry szybko wypełniają szczelinę. Gdy powstaje nowy naskórek i rana wyschnie, ta sztuczna nie jest już potrzebna. Blizny prawie nie widać. Ta dziewczynka wylała na siebie wrzątek. Klasyczne opatrunki niewiele pomogą, a sprawią dziecku ból. W takim przypadku najlepsza okazuje się właśnie sztuczna skóra. Na początku będzie to kosztować trochę nerwów. Precyzyjne nałożenie. Lecz już wkrótce mała pacjentka uśmiechnie się, bo naprawdę prawie całkiem przestało boleć. A za kilka tygodni nie będzie nawet śladu. Tak, zależnie od wielkości kłopotu, różne bywają rozmiary tej niezwykłej folii. Ja proponuję, słuchaj, może nie będziemy tego robili na sobie oczywiście, Marta. O, powiedzmy duża przestrzeń, na którą trzeba nałożyć opatrunek. Przygotowana bardzo ładnie, dobrze wysuszona, bo tylko wtedy
tylko wtedy, to pracuje dobrze. To jest 40 centymetrów na ileś. Jeśli można, złap za to zielone, dobra? Ja spróbuję. O, tu jest papier chroniący to wszystko. Dobrze. Teraz fragment już naklejamy na brzeg. Pięknie. Ja ściągam całość. Tak, i to oczywiście przy pomocy watki, delikatnego gazika należałoby elegancko przykleić. O, te zielone fragmenty zwykle usuwa się po przyklejeniu i tak pozostaje pacjent, który dostaje sztuczną skórę. Ciekawostką jest to, że ta folia przepuszcza niemal całkowicie tlen, nie przepuszcza zupełnie wody. A inną ciekawostką jest to, że no powiedzmy przylega do nas skórka, a nie przylega do nowo powstających komórek, także usuwa się to bardzo łatwo. No nie mówiąc o tym, że tego się w ogóle nie usuwa. To jest w ogóle opatrunek, który się zakłada i czeka się wszystko co goi. Siądź, słuchaj, będzie zdecydowanie łatwiej. Przy czym to ma swoje wady oczywiście, no wynikające chociażby z tego, że trudno to założyć w sytuacji miejsc, które pracują ciężko. Ale zanim o rozwiązanie tamtego procesu, o, jeszcze taka ciekawostka na przykład. Kiedy rana jest naprawdę skomplikowana, trzeba zatrzymać bakterie, a przepuścić całą resztę. A przy okazji na przykład zatrzymać także nieprzyjemny zapach. Są takie rany, prawda? To w przypadku zgorzeli czy innych rzeczy. Opatrunek z węglem aktywnym, takim specjalnym włóknistym węglem. I w ogóle coraz bardziej to się zbliża jak gdyby do sztucznej skóry, przy czym w niektórych przypadkach no, osiągnęło już niemal wszystko, co skóra naprawdę umie. To jest akurat ta strona, która jest klejąca. Zobacz, to jest strasznie grube. Jeśli można, nałóż mi na łokieć, ja go mocno naciągając jednocześnie tak. O właśnie, specjalny elastyczny materiał może pracować wraz z całą ręką, nie boi się nawet pracy w bucie żołnierskim, bo i takie próby były robione. Tak, każdy przykład sytuacji opatrunku, a więc ochrony samej rany, praktycznie został już rozwiązany. Problem jest teraz wyłącznie w tym, żeby zacząć ingerować w to, co naprawdę jest ważne, to znaczy w tę biologię pod łatą. Od milionów lat biologia pomaga sobie sama, ale to nie znaczy, że nie ma tu nic do roboty dla człowieka. Sprawa, którą chcemy przedstawić, miała miejsce w zachodniej Anglii. Jest tam instytut badawczy zajmujący się badaniem mięsa. Chodzi o wzbogacenie jego wartości. Sami przygotowują sobie narzędzia, by przy ich pomocy stwierdzić, dlaczego mięso bywa twarde. Podejrzany jest oto kolagen. Ta proteina tworzy włóknistą siatkę przeszywającą całe ciało. Bez włóknistej konstrukcji tkanki zwierząt zapadałyby się. Im zwierzę starsze, tym twardsze są włókna kolagenu. I wtedy narzekamy na łykowaty kotlet. Potrafią być tak mocne, że pojedyncze pasmo wytrzymuje obciążenie prawie 5 kg. Szukali więc substancji, która zdoła porwać je na strzępy. Znaleźli czynnik, którego działanie mogło przerazić wszystkich zjadaczy mięsa. Jest to pochodna penicyliny, a efekt jej działania jest naprawdę szokujący. Przypadkowe odkrycie zastanowiło lekarzy z pobliskiego szpitala. Byli bardzo zainteresowani elastycznością ludzkiej skóry, bo mieli coraz więcej pacjentów ze stwardniałym naskórkiem. Cierpieli oni na dziwną chorobę, która zmieniała ich skórę w twardą i bardzo sztywną błonę. O zginaniu palców nie było nawet mowy. Lekarze także podejrzewali kolagen. I jedni, i drudzy chcieli się go pozbyć. Musiało dojść do współpracy. Lekarze dostarczyli próbek skóry swych pacjentów. Badacze zaproponowali testy z radioaktywnymi znacznikami, które pomogą wykryć świeżo narosłe włókna. Człowiekowi dorosłemu nie jest potrzebny nowy kolagen. Ma go dość z dzieciństwa. Jeśli w próbce będzie go więcej, to znaczy, że organizm niepotrzebnie go produkuje. Zasada była prosta. Rozdzielali kolagen z pomocą odczynników chemicznych znaczonych izotopami. Szukali jakiegoś znaku świadczącego o tym, że w próbce są świeże włókna. Taki znak
powinien dać licznik radiacyjny. Jeśli wzrośnie ilość promieniowania, to znaczy, że w jednym z odczynników rozpuściły się nowe włókna, narosłe w starej skórze. Narosłe zupełnie niepotrzebnie. I taki znak nadszedł. Jeden z liczników zdradził ślady świeżutkiego kolagenu. Szukali przyczyny. W zdrowej skórze kolagen tworzy silną, ale elastyczną sieć włókien. Jeśli ludzkie ciało produkuje go więcej niż potrzebuje, włókna stają się grubsze, bardziej zwarte i elastyczność znika. Lekarze zdecydowali się użyć substancji niszczącej zwyrodniałe włókna w skórze pacjentów. U niektórych kuracja miała zdecydowanie negatywny przebieg, innym jakby się trochę poprawiło. Używać leku czy nie? Wątpliwości trzeba było rozstrzygnąć. Próbki chorej skóry znów powędrowały do laboratorium. Po uporczywych analizach stwierdzono zdumiewający fakt. Jeśli nowy kolagen już się uformował, dojrzewał szybciej niż normalnie u młodych ludzi. Na tworzoną przez niego siatkę substancja działała bardzo powoli. Wniosek nasuwał się sam. Lek jest dobry. Trzeba tylko wcześniej wykryć chorobę i rozpocząć leczenie. Ale jak poznać, kiedy zaczyna się choroba? Przeprowadzić najprostszy z możliwych testów. Sztywna skóra uniemożliwia pacjentowi zginanie palców. Nie można zacisnąć pięści. I dopiero pochodna penicyliny przywróciła je życiu. Poprawiła strukturę włókien. Cudowna, malutka ingerencja w wielką chemiczną fabrykę zwaną skórą. Najlepszy nawet opatrunek tylko osłania problem. Nie powinien go ukrywać.